Mówię wam, cześć. Jesteśmy po kolejnym standardowym czyszczeniu psa. I teraz taka część, która się na pewno bardziej Feli podoba niż mycie, czyli wycieranie. Można powiedzieć, że się wyciera sama. Tylko jej trzeba dać sprzęt do tego. Fela. Dzisiaj nie ma streamu. Dzisiaj możesz się trochę lepiej zachowywać. Co, Szolu? Co, nie chcesz się wycierać? Ja myślę, że chcesz. Mam trochę takich starych ręczników, to akurat dla Feli są dobre. Tego jednego już trochę napoczęła. Ja wiem. Ale musisz być wytarta i czysta. Wtedy się nadajesz do użytku w domu, nie? Dzisiaj już było trochę cieplej, także Fela była o wiele dłużej na dworze z Szerikiem. Sobie pobiegali. No trochę też dzisiaj ten śnieg już topniał, bo słońce było. O, psa nie ma. Tak wczoraj ogólnie się na tym na streamie zachowywałeś, jakby cię czyścił ktoś. Fela. Szkoda, no szkoda, że oczywiście się nie udało tak wszystko jakby sobie człowiek zaplanował, no ale wiadomo. Ja sobie zaplanowałem jedno, Fela sobie zaplanowała drugie. Co to było? Może następnym razem się uda lepiej. I trochę więcej na przykład będzie możliwości czytania czatu. Bo tak to na pewno nie wszystko przeczytałem, co napisaliście, ale to jest do dopracowania. Co, Fela? Jesteś mniej więcej wytarta? To ona łykała się czegoś i teraz kaszlesz. No wiadomo, ona się jeszcze dosusza. Dosusza się pod grzejnikiem. Jak ją wypuszczam stąd, to ona od razu leci. Co? Pewnie połknąłeś kawałek ręcznika, znam cię. No, na pewno połknęła kawałek ręcznika i teraz to musi. Tu jeszcze jesteś trochę mokra. Brzuch to lubi, żeby jej wycierać. O! Do końca. Znaczy nie musi być idealnie, bo ona zaraz sobie leci. Leci sobie pod grzejnik i się już dosusza dalej sama, tak, Fela? A dla tych ciemnych płytek to cię prawie nie widać tutaj. Dobra, to co? Jest wytarty. No, ona się teraz pójdzie dosuszać, także dzięki za oglądanie. No, już czeka, żeby jej drzwi otworzyć. No, to leć. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.